Życie potrafi dać w kość, albo postawić nas pod ścianą. Czasem pędzi tak, że nie słyszymy nawet własnych myśli. Na szczęście zawsze można sobie zrobić przerwę. Na oddech, na uśmiech, na krótką rozmowę z sobą samą, kimś bliskim albo Kasią Miller. Ja nazywam się Joanna Olekszyk i zapraszam na podcast Przerwa na kawę z Kasią Miller. Cześć, Kasiu. Witaj słonkom. <laughs> jak weselutko dzisiaj no. nas zaśpiewałaś. Dobry humor, bardzo fajnie. A będziemy rozmawiać e, na temat, który właśnie dzisiaj jestem ciekawa, czy wywołuje w Tobie radość czy przerażenie, bo jest takie określenie w sztuce, ale też filozofia jak horror wakui, czyli e, jakby lęk przed pustą przestrzenią. Czasem mm. się go tak tak mówi się żartobliwie, jak się widzi że jest zagracone mieszkanie, że to ktoś ma horror w to znaczy, że każdy element przestrzeni musi być zapełniony. A mi pusta przestrzeń, jak sobie o niej myślę, to przypominają mi się takie dwa momenty w moim życiu. Pierwszy to był, kiedy robiłam remont mieszkania i trzeba było całe mieszkanie wynieść na zewnątrz. Trzeba było zrobić parkiet, więc jak parkiet, to wiadomo, że Do. wszystko wypada. Nie da się mebli nas Postawić. Nie da się ani przykleić tak? no. Czy, czymkolwiek. Było malowanie ścian, były parkiety mm. i był taki moment, zanim to wszystko wróciło, Puść że wchodzisz tego? jest taka pustka, czystość Och i myślisz sobie, wow. wow, a tak. więc takie mam duże mieszkanie, wow. to jest pierwsza myśl. I takie ładne. Takie ładne. I, i trzecia myśl to jest taka, że nic tu nie chcę zmieniać, niech zostanie. O, tak zostanie. Nic tu nie chce wstawiać. coś upojnego w tym, tak. Albo że wstawiam łóżko tak. i patrzę, no ja nawet czy wtedy wystarczy. Tak, tak, tylko coś do leżenia. E, stoliczek tak, czy wystarczy. Malu, tak, tak. I tak sobie tylko dokładasz. Tak. No ja tak sobie dokładam, 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 dokładam. No tak, no właśnie tak. Chyba mam horror vacuille, Chyba matko ten hor no, filozofowie <laughs> mówili, że nie ma czegoś takiego, jak próżnia idealna, Uwielbiam. no bo natura dąży tak. do jednak do pełni, więc. Nawet jak sobie tak sobie ograniczasz, to zaraz sobie dowalisz tych przestrzeni. To jest moja pierwsza myśl, a druga, czy znaczy pierwsze takie wspomnienie, czy obrazek z mojego życia. A druga to jest, już może kiedyś o tym mówiłam, było to dla mnie przeżycie wyjątkowe i nawet mistyczne, kiedy byłam u mojej przyjaciółki w Krakowie yy, i ona wcześniej musiała wejść do pracy, a ja bardzo chciałam Wawel zobaczyć i byłam... W związku z tym, że ona wcześniej wychodziła, ja wyszłam razem z nią i byłam pierwsza na Wawelu. Na Wawelu. Stukałam do drzwi Wawelu. Boże. To był jakiś taki dzień w środku tygodnia. W związku z tym jeszcze się nie zaczęły te wszystkie pory zwiedzania i byłam na Wawelu sama. Słuchajcie, Boże. sama szłam wśród tych grobów. Ścielką Wawelu. <laughs> Wawelu. Byłam sama na, tam w tej gdzie jest dzwonek, mundak, co się nigdy nie zdarza, żeby być i pomyślałam sobie: Wow! Jaki no. to jest fan, jestem sam. A sama. mnie ostatnio, Edu się powiedziało przy życiu, jak mu się udało być samym na rynku w Kazimierzu. W Kazimierzu Dolnym. Dolnym, naszym. gdzie mieszkamy nie i zdarza. gdzie rzadko jeździmy, często nawet do miasteczka, bo tam się po prostu przewalają przeważnie tłumy, a już wiesz, jak jest ciepło. To, Ale i był sam i to jest piękne. No właśnie, więc pustka tak, tak. potrafi być piękna. Ale pustka wtedy, kiedy ją akceptujesz, kiedy ją wybierasz i kiedy jest. Wiesz, to jakby w jakimś sensie zależy od Ciebie. Najpierw Ci opowiem dowcip, a czy nie dowcip, bo te, nie wiem co to jest. Znasz bajkę o kapuście? Bajkę o kapuście? Tak. Noc bez Ciebie taka pusta. <głos> <głos> I ta <to> pustka, <noise> słuchaj, jest śmieszna, albo tragiczna, albo smutna, albo wręcz rozpaczliwa. Ja ci powiem, że ja od pewnego momentu w mojej pracy z ludźmi zaczęłam zauważać typ klientek, bo bardziej o dziewczynach wiesz, mówię, chociaż chłopcy tu by się też nadali, typu pusta. Pusta. Tak. Mhm. Czyli dziewczyna, która miała dom, gdzie niczego prawie jej nie da. Nie to, że ją tam męczyli, nie. Tylko rodzice byli po prostu, wiesz, praca, dom, zakupy trochę posprzątać, usiąść, wiesz, przed telewizorem, nic więcej. Ludzi nie prosili, nie wpuszczali, nie wychodzili, nie wyjeżdżali, nie pokazywali. Bardzo dużo rodzin tak żyje. To jest poczucie bezpieczeństwa zapewnione wiesz, oni mają i też trasa jest dom, robota, sklepy koniec zakupy. I takie dziecko w domu, wiesz, ma pewne zadania w domu, prawda, ma chodzić do szkoły, przeważnie te dziewczynki się porządnie uczą, bo to jest dla nich jakaś, jakaś atrakcja, wiesz, mm -hmm. przeważnie mają fajną inteligencję, wiesz, to jest i one są kompletnie niewykorzystane te dzieci, rozumiesz, one są też nie, nie tylko niewykorzystane, ale w tym dobrym sensie niewykorzystane, nie w tym złym, ale też nie są... Karmione. No to stają oczywiście jeść, prawda? Ale nie są karmione sztuką, nie są karmione sportem, nie są karmione przyrodą, nie są karmione relacjami z ludźmi. Przeważnie też się tam nie rozmawia w tych domach, tylko się na przykład mówi: wiesz, posprzątaj, wiesz, niekoniecznie ze złością, niekoniecznie czasem spokojnie, czasem obojętnie, czasem chłodno. Czasem nawet wiesz, no co tam, córcia, wiesz, pozmywaj, prawda? I choć pójdziemy pozmywać, no to jeszcze są takie albo choć coś ugotujemy, no to są jeszcze miłe rzeczy, które, wiesz, coś dają, prawda? I te dziewczyny to jest przedziwny typ kobiet, powiem ci. One są świetne w pracy, one są świetne zadaniowo, bo tam, gdzie im powiedzą, co mają zrobić, mhm. są odpowiedzialne, są, wiesz, sprawne bardzo, sprawcze. E, są też rzetelne w tym wszystkim. E, i właśnie tak, jakby nic specjalnie więcej w życiu nie miały, wiesz? Mają kłopot z dogadywaniem się z facetami. Często nie mają przyjaciółek w ogóle. To nie jest ich żadna w ogóle, wiesz, wina, bo one jakby to, co potrafiły i co chciały i co mogły, no to właśnie na przykład zdobywają bardzo dużo umiejętności, bo się na przykład dokształcają, bo to im wypełnia, wiesz, i życie, i umysł, i jakby mają też nagrody z tego. No ale... Aż trochę mi się nie chce wierzyć, no, ale skoro mi wierzyć. to. W, a no, 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 no więc tak trochę nie wierzę, w sensie, że to wszystko, co robią, nie daje im, no, nie wiem, satysfakcji, radości. Daję, ale tylko połowę, bo nie mają bliskości żadnej. No i. Nie mają też zainteresowania. Czyli ta pustka jest czym? E, Owszem, jeżeli trafiły powiedział? na pracę, która im pasuje, odpowiada i mm -hmm. która gdzieś tam, wiesz, jest w ich temperamencie, czy wiesz, w ich też e, takiej nie wiem, no, takim, w takim sprzężeniu zwrotnym, że coś robią i to je wiesz. Nagradza, i w związku z czym potem lepiej. wiesz. No ale na przykład praca w niektórych miejscach, wiesz, w korporacjach nie daje takich, wiesz, nagród, prawda, że się no. rozwijasz. Tylko ale po prostu czy wykonujesz one, coś, co tak. umiesz. Czy one czują tę pustkę? Tak. Ta pustka instawia. No, one nie nazywają tak? tego do końca. Okay. Czasami nazywają. Ale jak ja im nazwę, to mówią tak, tak było w domu. W domu było pusto. I, I we robicie? mnie nie było pusto. Co robicie bo razem? Jest, No Uczymy się życia od początku. Takiego to znaczy... wiesz jest wiesz no, szukamy tego dziecka które wiesz siedzi wiesz ono wtedy nawet nie siedzi w komórce bo ono nawet nie było wygnane ono po prostu było no tak jakby nie wiem, istotne. Takie nieważne, trochę niezauważone. O niezauważalne. Tym też piszę, nie wiem, czy miałaś już czas przeczytać książkę Joanny Flies, Co ze mną nie tak. No, zajrzałam w nią. Tak, tak, to jest książka Nowość ostatnich miesięcy. Ja tutaj zajrzę, bo ja jej słucham teraz w postaci audiobooka, Aha. bo to jest moja nowa pasja, słuchanie w postaci audiobooków. I pod tytuł Jesteś jest też bardzo. Słuchawiec? Jestem tak. Po, to, to po, po tytuł jest bardzo interesujący. Co ze mną nie tak o życiu w, w dysfunkcyjnym domu środowisku w i w Polsce i o tym, jak sobie z tym nie radzimy. Mhm. Mhm. Ja też mam takie poczucie, jestem w połowie tej książki, że to jest właśnie taka książka bardzo polska, mm. bo opowiada o polskiej rzeczywistości, Świetnie, e, o pokoleniach urodzonych amerykańska. W, lat siedem, w latach 70. i 80. E, Jana Fliss pisze o jakby swoich też klientach i pacjentach. Mm. E, ona pracuje z osobami, które... M, jakby odnajdują w sobie synd syndrom DDA i DDD, czyli właśnie dzieci Rodziny, z domów wiesz, e, alkoholowych tak, i dysfunkcyjnych. I, I ta tak. dysfunkcja to jest tak głębokie pojęcie, szeroki że jak e, i szerokie, i głębokie, i w ogóle. W, Ogromne. po prostu wielka dziura w ziemi, do której możesz wiele wrzucić. Dosłownie i w przenośni, bo o tym mm -hmm. to jest właśnie. Że to są te koszyczki, ty też, Anna tak. y, Flis mówi o koszyku potrzeb, ty też często używasz tego określenia, że jak masz dziurę w koszyczku, to wszystko co tam wrzucisz, będzie Przeratuję. ci wypadało. Tak? To jest troszkę to i troszkę nie to, bo im nie wypada z koszyczka nauka, im nie wypada praca, im nie wypadają umiejętności zawodowe i zadaniowe. Ręcz przeciwnie nawet się jeszcze bardziej rozwijają. Tylko wiesz no ile, jeżeli zajmujesz całe swoje życie zadaniami, które płyną od innych ludzi, czyli od nauczycieli, od szefów, prawda i od yy, firmy i od korporacji, od instytucji, i od wiesz yy, nawet se czasami zakładają własne firmy, nawet swoje fundacje, ponieważ w czymś są dobre i na przykład zarabiają bardzo dużo. I rozumiesz jakby są bezradne jakby trochę co z tym robić? Wiesz, mają mieszkanie, mają samochód, umieją jeździć, rozumiesz? Tak. No mają tak. kotka, którego kochają, i pieska, mają czasem nawet dzieci. Tylko, wiesz, jakby z tymi dziećmi, tak? I bawią się z dziećmi. Ja nie wiem, co. Ja no karmię, no kocham, no, no pilnuję, no u, u, wiesz. Tak samo z facetem, wiesz. Na przykład to takie, jak się, jak się flirtuje, a jak się przekomarzać z mężczyzną, a jak rozmawiać o dupie maryni, a jak być z koleżankami na, mm -hmm. ja nie mam koleżanek, z którymi chodzę gdzieś, gdzie się wygłupiamy, nie wiem, z czego tu się. Ja nie wiem, jak się rozmawia, rozumiesz? Już wiem, rozumiem, bo masz na myśli, jak mówię, że to są fajne tak? osoby. Myślałam, że ta pustka dotyczy tego, że tam nie ma emocji, jakby, że to jest nie takie trochę emocje, jak robot, Tak, jesteś tylko robotem. Tylko one są ładowane w zadania, no ale one nie oddają. Wiesz, oddają poczucie czasem tryumfu, oddają spełnienie, prawda, że coś wyszło, oddają właśnie w poczuciu bezpieczeństwa, że mam pieniądze, mam gdzie mieszkać. Rozumiesz, że ludzie mnie szanują. No ktoś tam w tej pracy, no bardziej go lubię, kogoś mniej, ale nie wchodzę w przyjaźnie wchodzę w związki, rozumiesz? Mhm. Są, są i to w dodatku przecież jak ta trafi na faceta, który też nie wchodzi w związki, no to są małżeństwem czy parą, ale rozumiesz? Tak. No przemijają koło siebie, wiesz, i, i robią razem, nie wiem, porządek, wiesz. I niby ich życie jest tak, wypełnione, tak, tak, ich tak. dni od rana Troszkę do wieczora. Pasuje do tego, cośmy mówiły poprzednio, że życie nie własne, prawda? Że, że żyjemy nie swoim tak, życiem. Że, owszem, tak, owszem, no jest posprzątane bo tak. trzeba posprzątać. No właśnie Joanna Fliss tam pisze, ona mówi, że to jest z jednej strony... Wy... Ja nie wiem, czy aż bym to dysfunkcją nazwała, jakaś tak. No bo, no. Ta, bo ta dysfunkcja jest właśnie pojęciem, tak jak już tak, powiedziałaś, bardzo szerokim i głębokim, bo to może być y, zarówno y, dom, czy rodzina, bo to jest i dom, i rodzina, ale też i społeczeństwo, bo tak. ja sama też pamiętam, jak ja się wychowywałam, te wszystkie takie komunikacje, takie mówi się, wszędzie się tak. mówi w I każdym domu. I tylko takie domu, ścieżki prawda? wyznaczone, którymi tak. wolno ci... Się zachowywać, tak. prawda? Nie mów nikomu, nie mów za głośno, co się dzieje nie, w domu, nie mów, co się prawda? dzieje w domu, nie zaczepiaj nikogo. To, to my to wszyscy tak, słyszeliśmy, wszyscy, tak? tak? Albo nie krzycz, nie biegaj, tak. ty to też często powtarzasz, tak, prawda? Tak, że, to, tak. że dużo było komunikatów na nie, właśnie nie interesuj się, ale. Tak jakby pod tym wszystkim unieważniono tak, nasze to, myśli, tak, nasze tak, potrzeby, tak, nasze tak, uczucia. Y, I tylko było tak właśnie, zjedz, a, bo to też jest ważne, zjedz do końca. Nawet jak nie jesteś głodna, zjedz. zjedz nawet jak ci nie tak, smakuje, tak, zjedz po tak, prostu. tak. tak, tak. I, I ciągle te nasze granice y, przekraczano i cielesne, i psychiczne, i, i emocjonalne. I ciągle coraz bardziej w głąb czegoś, nie wiadomo czego. Jakieś dziury. I nie wiadomo czego właśnie. Tak, I i ta dziura była ciągle dziurą, która tak, się nie zapełniała tak, niczym. Tak, tak. I w związku z tym, tak jak mówię, o życiu swoim życiem, my czasem nie wiemy, co jest nasze, co jest y, moje, bo nie miałyśmy, czy nie mieliśmy Wiesz, przestrzeni, żeby się dowiedzieć dlaczego tego. Dlaczego dziewczyny tak marzą o tym facecie, który im coś przyniesie? Bo on będzie wiedział, co jej dać. Dlaczego tak. ma wiedzieć? To Ona tak marzy, powinnaś, żeby on tak. wiedział. Tak. Żeby on ją uczczęśliwił, prawda? No bo ona Jak jest ona przyzwyczajona. Jak ona nie umie być szczęśliwa, tak. to on jej w życiu nie uszczęśliwi. No i jest przyzwyczajona, że to inni jej mówili, tak, co jest dla niej tak. dobre, tak? Jeszcze, i będzie, ona będziesz potrzebuje. miała swój dom, to co będziesz tam rządzić? Będziesz miała faceta, to cię będzie kochał. Będziesz miała, e, będziesz dorosła, to będziesz decydowała. W czym ona ma decydować? Jak? Co to jest decyzja? Co to są konsekwencje decyzji własnej? No, czyli tak jak mówisz, uczymy się życia od nowa, jeśli Dokładnie. czujemy w sobie taką pustkę. Mamy już dużo, ja mm -hmm. mówię, słuchaj, tyle się nauczyłaś, korzystaj z tego, co się nauczyłaś, tylko trzeba pomóc zrobić. Niech ta, która umie tak dużo, pomoże tej, która nic nie umie. No bo umiesz czyli, pracować, a, umiesz. Ta, ja, tak, ta jedna ja tak, w sobie tak. pomoże tej drugiej. To jest, okay. wiesz, co, po, po, bardzo mi się to kojarzy z takimi, kiedyś się to rysowało, teraz już chyba nie. Jak na przykład w fabryce mieli osiągi w tym. W zakresie taki komin wysoki robili, a na przykład w tym kiepskie, no to był taki niski komin, nie, a tam znowu jakiś niski, a potem jakiś wysoki. To taki, taka dziewczyna ma taki jeden komin, czy dwa, wiesz, wyniki w nauce mhm. i na przykład właśnie osiągnięcia, wiesz, w pracy, nie, lub finansowe, czy dobrobytowe, nie, bo to się liczy, to wszyscy cenią, ona też to ceni. I to jest, to jest wynik tak. wymierny, widoczny również dla ludzi, ona udokumentowała. Mhm. Ona jest kimś, prawda? Ona ma ładne mieszkanie, ma ładny samochód i jeździ nim i w ogóle ma dobrą pracę. Urządzona w życiu oprócz męża, na przykład albo nawet z mężem. No dobrze, no i ona może pomóc? I ona ma taki komin, rozumiesz? Ona A te może inne, pomóc której sobie, która ma pr problem w relacje, tak? Jest pewna siebie. Ona tak jak okay. ja idę do pracy i rozmawiam o moich zadaniach to ja potrafię, mam pracowników swoich. Rozumiesz, jestem szefową. Ja jej mówię, masz zrobić to, to i to. Ale z facetem, którego poznaję i którym pójdę na randkę, jak on mi powie, to idziemy tam, to ja lezę. Rozumiesz? No ale jak o, ta jedna drugiej ma pomóc? Tej, ta szefowa, A, jak proszę pomóc przyjść tej na randce? Proszę przyjść na, ten, na terapię. Na terapię. <laughs> ale jest to możliwe. Jest, tak? nie no, wiesz... Może Mogę ci powiedzieć parę rzeczy, tylko no, musi to przy tym jednak na początku być przez jakiś czas terapeuta. Nie, dobrze, ona, ale to nawet mi nie chce, żebyś tu zdradzała nie, no, jakieś. Tak. tylko że to jest możliwe. No tak. bo z jednej strony mówisz, że ona nie umie. Ale umie ale inne rzeczy. Umie. Okay. Tak, umie bardzo dużo. Okay. I ma, ma sukcesy. Bo to tak często jest, że ma sukcesy. Ja wręcz, słuchaj, za Mają Storch, o której zawsze mówię, wiesz, o książce... Tęsknota silnej kobiety za silnym mężczyzną. Jestem, mam na poczucie drugą terapeutką, która napisała o tym w książce. Głównie chcę być kochana tak jak chcę, że kobiety mają bardzo w tej chwili wysokie osiągi społeczno-zawodowo-pracownicze i bardzo ciągle czują się niepewnymi dziewczynkami, niedokochanymi i są bezradne w miłości, ponieważ wyobrażają sobie miłość taka, taką, jakiej nie ma. I jej nie dostają, i są nieszczęśliwe, i mają pretensje do facetów, którzy nie są winni, że im tej miłości nie dają. Ponieważ to jest po prostu, wiesz, marzenie z głowy, że tak powiem, rozumiesz? Dziewczynka wychowana w pustym emocjonalnie domu marzy o facecie, który będzie zawsze nią zainteresowany. No kurde, żaden normalny mężczyzna nie będzie cały czas zajęty swoją najcudowniejszą, najpiękniejszą i najukochajszą żoną, rozumiesz, bez przerwy, bo byłby pieprznięty, no. Rozumiesz, on ma swoje sprawy, ma pracę. Ona też chce, żeby on miał pracę. Ona też chce, żeby on był, prawda, ustawiony. Jakoś tam, żeby wiedział, co chce. To skąd? Ale ona ma być, wiesz, najważniejsza. Wczoraj oglądałam kawałek rancza. I właśnie dokładnie Violetka, rozumiesz, robiła coś takiego. Leżała na łóżku. Ten jej, wiesz, policjant. Nie wiem, czy ty ranczo oglądasz. Nie to pewnie. To nie wiesz, jaka Podpadnie jest Wioletka. wielu osobom, nie Violetka wiem, no. jest boska. Słuchaj, różowa, śliczna, blondynka. Wiesz, Magdzia Maligurska ją gra cudownie, wszystkim się podoba, jest takim kociaczkiem, wiesz? I ona tak, mówi, wiesz, ja cwana, wiesz, bestia, leży na tym wyrku, wiesz, chłop jest policjantem, wpada do niej, kochana moja, on ją uwielbia po prostu. On ją na rękach nosi, ona jest w ciąży akurat. On mówi, herpatkę ci przyniosłem, tu ci przyniosą ciasteczka, przez koci kołóżeczka postawię i muszę lecieć na spotkanie rady, na tam, wiesz, tej. No, ale ja się, ta... I ona tak patrzę, że on już wychodzi. I na, a ja się tak źle czuję. No to on wraca, rozumiesz, do niej natychmiast. I ona, och, usiądź koło mnie, jak tylko koło mnie siedzisz, to ja się tak lepiej czuję. No i oczywiście na to zebranie się spóźnił, rozumiesz? A ona dostała dokładnie to, co chciała, wiesz? Tylko, że przez grę, rozumiesz? Przez taki rodzaj. I, i może sobie dziewczyny wyobrażają, rozumiesz, że to tak trzeba, nie? Mhm. Że facet jak kocha, to on na to zebranie nie pójdzie, bo on ją wybierze. Nie, no on ma być na tym zebraniu. Przyniósł jej, wiesz, tacę pełną pyszności. Sprawdził, czy nic jej nie potrzeba, i powiedział w razie, co do mnie dzwoni. Więc wiesz, nie zabiera jej nic, nie robi jej żadnej krzywdy, ale ona chce leżeć wiesz, w błogosławieństwie po prostu oparów romantycznej miłości, rozumiesz? Bo nie chce być sama ze sobą, tak? No, po prostu. Najprawdopodobniej. najprawdopodobniej. Albo chce sprawdzić swoją władzę, albo sobie nie mówi, że nie chce zostać sama, tylko mówi sobie: No, ja zaraz zobaczę, czy on mnie na pewno kocha. Rozumiesz? I nie nazywa po imieniu tego, co robi. No, i tu bym wr wróciła do naszego horror wakui właśnie. Dokładnie tak. Bo ta lęk przed, przed pustką, tak, myślę, tak. że. zdaniem ze sobą. Tak, jest też przed tą pustką Dokładnie. w nas samych. Więc taka dziewczyna, o której tak. ci mówię, ona sobie weźmie dodatkowe prace zlecone, ona sobie weźmie, wiesz, zajęcia, nie wiem, może znajdzie sobie na przykład jakąś osobę, która będzie pomagać. Rozumiesz? Może się właśnie, może weźmie cztery koty do domu, żeby wiesz, i może z miłości do zwierząt, a może, żeby, wiesz, żeby mieć coś do robienia. Rozumiesz? Po prostu będzie szukała zajęć, które są zagłuszające mhm, tak. poczucie, że jest pusto. Yy, to też nuda tak. jest ciekawa tutaj, tak. prawda? Też o niej pomyślałam, tak. właśnie pisałyśmy o niej w, tak. na, w naszych kartach, właśnie uczuć i, um, uczuć i emocji, właśnie o nudzie, że dla wielu osób jest nie do zniesienia nuda. Ona oczywiście na dłuższą metę, myślę, nie że jest dla wszystkich tak, jest przykra. dość przykra. Tak. Ale, ale taka nuda na zasadzie nic się nie dzieje, bo ja też chciałam o, o, o takiej puśce porozmawiać. Nic się nie dzieje, nie jestem umówiona e, z nikim. Mam nikt wolny weekend, akurat. nikt nie dzwoni, nic mi. Nikt nic, mnie nie zaprosił nikt nikt mnie idziemy. nie zaprosił, nie mam żadnych pilnych rzeczy do zrobienia. Tak, tak. A sprzątać żamek, mi się nie chce, na a prać mi się nie chce, Aha. a gotować mi się na przyszłość, wiesz, zrobić sobie, na, albo porządki zrobić, prawda, w tej, w szafie, wiesz, z zimowymi ubraniami mi się nie chce, no bo chcę mieć miły czas, prawda, a nie obowiązkowy. A poza tym też, czy tak. muszę robić porządki muszę? w szafie nie, z ubraniami zimowymi, jak jest środek tak, e, lata na przykład. Tak, tak. I chodzi o to, czy, czy my umiemy, my ludzie w ogóle... I czy to jest nam w, po, też potrzebne, pobyć w takiej pustce? No, na pewno również w tym pobyć umieć trzeba. Czy warto? Co nam to może dać taka? Po pierwsze, daje z... nam to właśnie. zróżnicowanie. W mhm. ogóle odpowiedzią na bardzo wiele rzeczy jest różnorodność. Na bardzo wiele rzeczy najzdrowsze jest różne. E, a ludziom się wydaje, że przeciwnie, że takie samo, mhm. że to jest bezpieczne, no bo nie trzeba się na przykład, wiesz, przestawiać, tak? Nie trzeba nowego y, poznawać. E, ja mam na przykład kłopot z przenoszeniem się, to znaczy, z takim momentem, i to, zauwa ja to nazywam przejściami. Bardzo dawno to pamiętam, że na przykład siedzę sobie w domu i mam e, sporo czasu, żeby się zebrać, więc go sobie. E, jeszcze mam sporo czasu, to tam się zajmuję fajnymi rzeczami w domu, a potem mam do siebie żal, że się tak szybko muszę zebrać. No przecież powinnam, wcześniej, nie, mhm. no to mamusią, wiesz, jedzie natychmiast wewnętrzny rodzic opieprza dziecko, wiesz. Miałaś czas, to mogłaś się przygotować, prawda? Taki głos masz w głowie wtedy, tak? Oczywiście, że mam, mhm. znaczy ja z nim oczywiście polemizuję mhm. i go tam staram się sobie, wiesz, wygładzić, ale wiesz, to są rzeczy, które słyszałam tyle w życiu, wiesz, że... W dodatku wydaje się, że to nawet jest sensowne, nie? No tak. Że jak miałam tyle czasu, no to mogłam się... Przy... A potem ja tak, wiesz, pędzę. Tu mam coś do, do schowania, tu mam coś... I coś, coś mi wypadło, nie? I mam poczucie, że jak już wyszłam, weszłam do windy albo już jestem na dole, już jestem spokojna. Już jestem w kolejnym etapie. Mam kłopot z przyjściami. I teraz, wiesz, myślę sobie tak, no... Czasami, oczywiście, mniejszy, czasami mi to ładnie idzie. To nie tak, że za każdym razem taka głupia jestem, ale y, ludzie mają takie swoje, wiesz, takie punkty, w których się jakby tak gorzej wyrabiają, nie? Mm -hmm. to, to Jakbyś poszukała, to nazwa nazwa swoje. No, Każdy bardzo, bardzo mnie swoje długo szukać. Nie <laughs> długo szukać tak. I wiesz, i mamy ich, je sobie za złe, oczywiście, bo w ogóle lubimy mieć się za złe, bo tak nas wychowali. E, I później jakby ten smak nudy, bo tak zestawiam mm -hmm. to, wiesz, ze sobą, czy smak pustki, jest właśnie fajny, bo na przykład raptem opadasz i już kurde nic. Mm -hmm. To co powiedziałeś, puste mieszkanie. Taki rodzaj przestrzeni, którą właściwie wcale nie trzeba zapełniać, nie? Prawda? Nawet się nie chce na początku nie chce jej się zapełniać. Byle znów nie za długo. No nie, no za długo, nie, no tak. pewnie tak, rzeczywiście. Ale to jest taki. Fajny jest, uważam, że fajny jest moment, w którym się cieszysz tą pustką. Bardzo. Bo ja to dlatego taka jestem teraz ha, 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 bo miałam oczywiście przez lata, zwłaszcza jeszcze w liceum i na studiach, no po prostu horror wakui weekendowej, to znaczy Aha. weekend, nie jestem umówiona, nigdzie nie idę, co ja będę robić? Weekend, mar bo jest tak, jeszcze marnuje. takie przekonanie, marnujemy czas, bo tak. jak nic nie robisz, to koniecznie marnujesz tak, czas. Znaczy koniecznie, nie ma innej w ogóle definicji tego, co robisz. <noise> albo, że jak za długo śpisz, to marnujesz czas, o albo jak się, zas albo się zagapiłaś. Co tak? tak. To o czym ty myślisz? Biegnij, biegnij. Pani, prawda? Trzeba słyszymy? ciągle. Mamusia, tatusia, babcie. Tak, społeczeństwo w ogóle społeczeństwo, też takie. No. Tak. Uważam, że nie ma też nic złego w tym, że sobie ten czas takiej pustki, czy przejścia, czy czekania, na przykład w kolejce czymś wypełniamy, tak. byle to nie było takie gorączkowe. Ostatnio ym, na takim profilu na Instagramie Histeria sztuki, które też bardzo lubię, pojawił się taki wpis szeroko komentowany zresztą słusznie, bo bardzo on. Był taki pozytywny i zachęcający. Yy, I mówił on o tym, o czym my rozmawialiśmy w sensie ostatnio, mianowicie o rozmawianiu. Yy, ty wtedy powiedziałaś w, yy, w tym wywiadzie naszym, yy, ten numer już jest na rynku, że yy, ty nie masz wcale w pogardzie takich small talków, tych codziennych. Nie mam, Uważasz, nie. że one są bardzo potrzebne. Urocze potrafią być. I luźmi. Tak no. jest. Prowadząca ten profil powiedziała, że pomyślmy sobie o tym, że takie smoltoki właśnie w kolejce do lekarza albo. Yy, no nie wiem, przed przejściem dla pieszych na przystanku, że to są dla niektórych tak, osób tak, jedyne momenty, tak, kiedy z kimś tak, rozmawiają. To, a jeszcze, szczególnie na przykład do takich staruszek, które same mieszkają, bo przecież jest dużo więcej staruszek, które same mieszkają niż staruszków. Bo kobiety, kobiety jednak dłużej, dłużej żyją, żyją, statystycznie przynajmniej. Tak. tak. I one po prostu czasem nawet tak się zawieszają na, na tobie, żeby tak sobie pogadać. To ja wtedy, jak jest miła staruszka, to ja sobie chętnie pogadam. Wiesz, no taka, taka bardzo namolna i taka niespecjalnie interesująca, no to tak trudniej jest. Tak, Chociaż ale są przecież. Ale są przyłych. Staruszki przedmiłe. i staruszkowie i tak. dzieciaki są Ja przedmiłe. nawet czasem przedmiłe. sama zaczepiam, wiesz. No właśnie. No. I to są takie to też są takie, to jest coś, coś takiego no pomiędzy. W ogóle w życiu nam się zdarzają takie momenty pomiędzy, że to tak. nie wiadomo, nic się nie zaczęło jeszcze, tak. a, już e... ja a już coś się skończyło, prawda? Słuchaj, miałam kiedyś taką ambicję, żeby napisać książkę o tym, jak ja jeżdżę pociągami, teraz już nie jeżdżę. E... I co się dzieje w pomiędzy, dokładnie pomiędzy. pomiędzy. W tej pustce. Tak, próżni. to jest egzystencjalny tak. w ogóle, wiesz, produkt to pomiędzy, nie? jeszcze już nie ma tego, z czym byłam, a jeszcze nie ma tego, w czym będę. Jedne drzwi się zamknęły, drugie się I otworzyły. I właśnie wtedy kim ja jestem. Tak, tak. Ale wiesz, ile mi wtedy wierszy? Najpiękniejszy wiersz, którego jestem dumna, przyszedł mi długi, bo ja mam przeważnie krótkie, przyszedł mi właśnie w podróży. Fakt, że czytałam książkę, która mnie tak też do niego bardzo tak troszkę podprowadziła, ale to są cudowne momenty. Tak, to są te wszystkie momenty, jak już mówisz o przemieszczaniu się, czyli pociąg, samolot, samolot, samolot. To, to tak, samo tak, powiedziałasz że Może ta dla tej kolejności. dziewczyny? Tak, to jest czasem też jazda windą na tak, przykład. To jest tak, bardzo krótkie, ale tak. jest. To no, zależy na którym piętrzeczek mieszkasz. Dla mnie takim czasem pomiędzy, jest. to jest właśnie tak jak mówiłaś, że długo bym nie musiała szukać, żeby znaleźć te momenty, <laughs> kiedy. To jest wejście do łazienki. Nie wiem jak to się dzieje. Jak wchodzę do łazienki, tam czas mi leci zupełnie inaczej. Jej. Jestem przekonana, że byłam tam 5 minut, wychodzę po pół, pół godziny. I mówię, Jak to jest Jesteś... możliwe? Przecież ja tylko umyłam z Ale ja mam sobie włosy i coś takiego jak L w ładzienka. Tak, wyzmyślałem to znaczy? właśnie teraz. <laughs> No masz tam jakąś swoją Jestem. krainę. Naprawdę, nie wiem. Słuchajcie, to, tam ja żadnych tajemnych rytuałów nie odprawiam. To są normalne, higieniczne. Czasem tu sobie coś przetrę, tu sobie pomaluję, a tu przeczeszę włosy. Ale też tam sobą tam... się zajmujesz, no Nie tak, Może jest ci potrzeba tego spokoju obrotu. na tak. zajmowanie się Jestem sobą. coś takiego. Tak, Może tak. bliskość wody tym ty lubisz wody, wodę. Tak. Wiesz, jakieś cieki wodne tak na mnie wpływają. W każdym razie no, tam... Łazienka jak jest miła, to bardzo przyjemne miejsce. Bardzo. Ważne jest dla mnie łazienka, żeby ładnie Wyglądałaś, I i była cudowna. To jest Rozumiesz, to jest tak. ważne, tak. O Jezu, łazienka w takich tak, domach, tak, w których się tak, mieszka tak, z braćmi i siostrami. Nie jest... w końcu, bo tak, nie mogę, bo już się trznikać, tak, mi się chce. Tak. Ile ty tam siedzisz? Znowu, <laughs> znowu mamo, znowu, ona tak, siedzi się jeszcze tak, zamknęła. Albo, mamo, tak. ona mnie pogania. <laughs> to dla mnie łazienka jest takim czasem pomiędzy, ale te Boski. wszystkie przejazdy też są dla mnie niesamowicie kreatywne. Ja zawsze podczas jazdy samochodem ja rozwiązuję wszystkie problemy swoje i całego świata. Bosko! Naprawdę. Tak. No jak ja to jest? Jak to? Więc ja ta kiedyś, pustka w tym. Ja sensie... kiedyś kąpałam godzinami. Teraz już nie leżę w wannie, bo, bo jakoś już nie lubię, tak jak kiedyś, ale leżałam na przykład dwie albo trzy godziny w wannie i też to rozwiązywałam problemy świata. I swoje. Ta pustka tak, jest potrzebna tak, po to właśnie, tak. nie? No, poza tym ciałko czuje coś cudego. Jedziesz jak lubisz prowadzić, a ty dobrze prowadzisz i masz poczucie, jedziesz swoim samochodzikiem, ja Nie wiem, czy ja dobrze prowadzę, ale dobrze lubię. Dobrze prowadzisz, no. Ale lubię. I wiesz, że sobie pojedziesz tam, gdzie chcesz i w ogóle, i że masz ten samochód. To jest przecież, to kierujesz swoim życiem wtedy. Ja, ma, ja nie jeżdżę, a mi się śni czasem, że ja prowadzę samochód. A co, a w wannie jest coś, co w wodach płodowych? O, Niektórzy jezu, mówią, tak, że to wody płodowe, tak? Tak, absolutnie. Słuchaj, ja byłam kiedyś na Majorce, gdzie są takie wcięte e, plaże wewnątrz, wiesz, lądu i może takimi falami, flup, flup, do tej, wiesz, zatoki, flup, flup. I ja spędziłam, wyobraź sobie, prawie dwa tygodnie leżąc nieruchomo na tej wodzie. Bo to trudno się pływa, jak coś tak chlupie. To ja znalazłam sposób. Leżałam, nie gnęło mi paluszek nawet na tej wodzie, i dawałam się tak chlub, chlub. Trzeciego dnia poczułam, że jestem w brzuchu, i załatwiłam sobie ciążę w ten sposób, słuchaj, świadomie. Bo ja się, ja się źle czułam w ciąży w mamy A, brzuchu. Okay. Ona mnie naprawdę nie chciała, więc. A, tak, ja to tak, wiem, cofnęłam pod, się tak do tego życia. życia. Ale w tej wodzie tam, słuchaj, spędziłam po prostu czas kompletnego, bezmyślnego poddawania się boskiemu uczuciu, że jestem totalnie bezpieczna w słońcu, w wodzie ze sobą. I tak mnie tylko chwiesz chlub. Lub, nawet ci, paluszek mi nie drgnął. Cudownie się leży na wodzie. Ona jest bardzo kojąca, bardzo cię podtrzymuje. Mhm. jeżeli się nie denerwujesz, że ci się coś stanie, nic się nie stanie, po prostu leżysz na niej, nie? Jest tak wygodnie nieprawdopodobnie, no po prostu sobie naprawdę wyjechałam stamtąd z zrobionym kawałem pracy nad sobą ogromnym, takim jakościowo i właśnie od ciała, a nie od głowy, wiesz, no co bo, się bardzo liczy. Tak, chyba jest rzeczywiście tak, tak że do niektórych przez ciało tak, e, tak, można dotrzeć tak, bardziej, tak. No, przecież i przecież do ja, siebie, a nie tylko do świadomość to głowę. W brzuchu, albo w no. różnego dziecka, no nie ma jeszcze, wiesz. No tak. A taka, wiesz. No to są magiczne momenty. Magiczne, magiczne. Ta pustka w tym znaczeniu. Znaczy, oczywiście. A byłam tam sama, więc też wiedziałam, no, po co pojechałam. Idealnie, tak. właśnie. Myślę, że pustka, o tym też mówiłś, potrafi doskwierać y, poczucie osamotnienia. To jest pustka przecież, tak. tak. Ale osamotnienie to jest, kiedy czujesz, że tak ci się wydaje, bo to niekoniecznie jest prawda, że ludzie z tobą nie chcą być. No właśnie. Właśnie nie zadzwonili, nie zaproponowali, nie zabrali, a tam ktoś z kimś wyjechał, a tam się odbywa jakieś przyjęcie, a tam ktoś do kogoś wiesz z wizytą, prawda? A ja. Tak. No, to no jeżeli się tak. bawimy w bardzo dużo, wiesz, w poczucie odrzucenia, bo to nazywam to również trochę w ten sposób czasami, czyli dolewamy sobie, wiesz, tej złej oliwy do złego ogniska, że to właśnie mnie nie chcą, a tam kogoś chcieli, to się bawimy w poczucie odrzucenia. To mm -hmm. zła zabawa, to tak jakby, wiesz, się drapać do krwi, nie? Wtedy puska boli bardzo. bardzo. Bardzo, bardzo boli. Możemy się wtedy załatwić Tak Nasza zupełnie. A jeśli sobie pomyślimy, nikt mnie nie zaprosił. To może ja kogoś zaproszę. Może ja kogoś zaproszę. A może Albo ja zaproszę siebie zaproszę. Siebie. Widzisz, jak nam razem ładnie no, poszło. Może się pomyślela. zaproszę na kawę. No. A może sobie zryj herbatkę. A może sobie pójdę na spacer. A może sobie wiesz. No, zawsze można obejrzeć film. Zawsze można, wiesz, zerknąć do książki i tam zerknąć, poczytać. Ale w taki sposób inny, prawda? Mhm. To ja zrobię to coś, na przykład pójdę sobie na dobry obiadek sama gdzieś, prawda? Albo sobie pójdę do sklepu, kupię sobie fajne rzeczy i sobie ugotuję coś specjalnego. Tak. Albo sobie zajrzę w moje na przykład biżuterie i sobie poprzeglądam i sobie może zobaczę, co bym sobie chciała kupić. Rozumiesz, że nie? Albo sobie pogrzebię w tym ogródku. Albo w ogóle jak go albo Na balkonie, prawda? W każdej tak, brytyjskiej szanującej się bajce zawsze był jakiś. Kret, albo o, jakiś tak, to który wyrzał. miał super w swojej norce, wszystko tak. urządzone jak chciał, tak. był szczęśliwy i ciągle tylko ktoś go niepokoił i tak. stukał do niego i pukał i chciał, on żeby on gdzieś w świat tak. się A wybierał. On by tylko siedział sobie sam. on by sam siedział. Tak. I to jest taka, bo co takie zwierzątka symbolizują właśnie w bajkach? Cudownie symbolizują przecież na przykład u muminków. No. Niesamowita ilość zwierzątek. No patrz, włóczyki, prawda? Którego muminek wielbi, bo jest jeszcze nieduży, jeszcze się trochę boi świata, a włóczyki wiesz, znika, potem przychodzi. Jak przychodzi włóczyki, przychodzi przygoda. Prawda? No więc włóczyki jest przygodą, prawda? Jest wolnością. A muminek, muminek jest bezpieczeństwem, ciepłełkiem z taką słodkością życia, bo ma mamusię, ma tatusia. puczyki nie ma. Mhm. Prawda? Wszystkie zwierzątka kochają całe z tego, wiesz, świata. Tam kochają mamusię. To, to jest najlepsza mamusia na świecie. Mamusia, muminka. Mamusia, muminka, tak. i Wszystkie przyjeżdżają do mamusi, żeby ich tylko trochę tam przyjęła, wiesz. A tatusia wiesz? też lubią. Tatusia bardzo też lubią bardzo tatusia, ale mamusia ciekawy. jest mamusią. No tak. Ale to są muminki, a te borsuki. Te a borsuki, a tam, borsuk. tam też jest borsuk u Tam też jest borsuk. Tak, i to borsuk, który no, to czyta Petzmenglera. Filozof jest. I, 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 i usiadł raz a... na torcie. I też nie chce, żeby mu przeszkadzać e, ciągle? Bardzo nie chce. I w ogóle jest najmądrzejszy. Bardzo, smądry, no, bo właśnie, czytasz prelegera. No, ale, ale czy te zwierzętka, takie te borsuki właśnie, te, to, to czy to się nazywało, czy to, jak nie to nie jest takie to się to nazywało to po angielsku takie? No. O Jezus, z, z jakiegoś nie z lasu tylko O czym szumią wiesz, bo O czym szumią wiesz, tak. Tak, tak, Ale czy on nie jest takim właśnie też um, pokazaniem, że jak za długo się jest w Aku się zwierzątka nie są pokazaniem tak, różnych ale postaw? chodzi mi o to, że może ten borsuk, do którego tutaj cały czas wracam, czy kret, Aha, jest dobrze. właśnie y, tym symbolem tego, że jak za długo jednak w tej swojej norze siedzisz, to może dobrze że że świat do ciebie puka Dobrze, też, że nie? puka, tak, tak, nie? Bo Ale on wiesz, że wtedy mówi, o, norek. znowu coś w tom ode mnie, znowu w taki ważny jestem, nie? No i się fajnie czuje, że coś w tom od niego. Może fuknąć i powiedzieć, a ja nie chcę, nie wyjdę. <grym> Bo jest wtedy taki, wiesz, decydent. A jak nikt nie zapuka, komu powie, nie wyjdę? No tak. Prawda? Przed kim będzie grał, wiesz, tego niedostępnego, nie? <grym> to skoro jesteśmy przy bajkach... To taką jakąś, oku, jakąś taką metaforę, czyli fajnie mieć swoją norkę, w o, którą tak. wpakujemy sobie. Fajnie mieć w tej norce to, co lubimy mieć. Dokładnie tak. Coś do, do tego, żeby w niej sobie leżeć, siedzieć, coś jeść, coś oglądać, czymś się bawić, jakieś gry, jakieś zabawy. Fajnie się w niej Książki, zagrzebać, tak. fajnie się w zagrzebać. I jakąś zagrzebać. przestrzeń, która jest w, w miarę dla nas fajna, prawda? Tak jest. Czy to jest mała norka, czy duża, to taka, jak lubimy. No bo może być małym zwierzątkiem, a może być dużym zwierzątkiem. I prawda? potrzebujemy większej I norki, większej czy norki dziupli na przykład. Tak. I zapraszać do tej norki, Właśnie. odwiedzać inne zwierzątka w ich norkach. Yy, ucieszyć się, że te inne norki są inne i, i że ale polubi, i mówić sobie o swojej, że jest fajna. Jeżeli coś, na przykład zobaczyć w cudzej norce, coś Ci się bardzo podoba, i, i pozazdrościsz, to sobie też zrób. Mhm. Rozumiesz? Mhm. Nie mów sobie, o ja nie mam. Prawda? Bo jak ci się podoba, to se zrób. No chyba, że to jest strasznie jakieś drogie. No to tak, wiesz, może kiedyś. <grafię> Albo sobie powiedz, dlaczego ja mam poczucie, że tam jest lepiej. Przecież jak ja się urządzałabym na nowo, znowu bym się tak zrobiła. Mm -hmm. Prawda? Moja norka jest moja. Moja jest moja. To jestem ja. Bo tak. wnętrza nasze, których żyjemy, to jesteśmy my też. To jesteśmy my też. Tak. I tam ma być nasza dusza. Tak się mówi dom z duszą. Prawda? Mm -hmm. e, co jeszcze mamy, mamy w, 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 w sprawie tej pustki jak się, jak się ta pustka pokaże, mamy w nią, mamy nie uciekać od razu, tylko zobaczyć, co ona nam pokazuje w tym momencie. Czy ona jest dla nas właśnie dowodem rozpaczy, że nas nie chcą? Czy ona jest dla nas dowodem, że ja sama jestem małotwórcza, albo ja to nie potrafię, nie? Czy ona jest dowodem na to, że czegoś nie zrobiłam? Bo na przykład zostawiłam to, a jakbym zrobiła, to by nie było pusto, prawda? I czy ja to chcę dokończyć, albo czy ja to chcę robić? Zawsze Wam, właśnie co Wam mówię, zawsze siadamy do narady ze sobą. Możemy tego tak nie nazywać, do kontaktu i rozmowy ze sobą. Co to znaczy, co się dzieje, jak ja się z tym czuję, co ja tutaj mogę, czego nie chcę, co chcę, to są strasznie ważne rzeczy. Nie chcę albo chcę, albo nie chciałabym, kochani. Jak chciałabym, to muszę zobaczyć, czy to jest realne, czy chcę już teraz, czy mam do tego moce przerobowe, prawda? Bo może bym chciała kiedyś zostać, prawda, nie wiem, najsłynniejszą pianistką na, wiesz, może nie wiem, no, na całe zielonogórskie, bo już nie mówię na świecie, no ale muszę bardzo tu, tu sporo poćwiczyć i wiem, że muszę poćwiczyć, mhm. prawda? Więc nie będzie już. A jak ja bardzo nie lubię ćwiczyć, tylko chciałabym być oklaskiwaną, wiesz, pianistką, prawda? No to no jednak nie wyjdzie, nie? Mm -hmm. Mogę sobie wyobrażać, że mnie oklaskują i to mi ma wystarczyć. Ale też pustka jest potrzebna też po to, żeby jakby się oczyścić trochę, prawda? Bardzo. Jak dużo się u nas dzieje. De reset. Reset, tak. Detoks. E, no, czasami sranko, prawda? Takie wiesz, ro rozwolnionko, czasami żyganko. Czas... Naprawdę. A o czym, o czym to jest efekt? Tak. Tak, się? opowiadam o rzeczach tak fizjologicznych okay. bardzo ważnych. Żeby się... Oczyścić, Opróżnić, no jeżeli się, mówi, się pozatruwam tak. czymś, no tak. to samo idzie, prawda? No tak. Górą, dołem i wtedy człowiek jest trochę zmęczony, ale potem jest pusty i bardzo zadowolony, bo jest czysty. Mhm. Mało tego, dużo rzeczy robimy, żeby detoks sobie zrobić. Coraz tak. młodniejsze. I jeśli chodzi o ludzi, czy doświadczenia jest tak podobnie? czasem tak. jest tak, jest pełen dom ludzi i czujemy, jak wszyscy wyjadą pustkę. Ty często mówisz, że po warsztatach czujesz taką dojmującą po warsztatach, pust, tak, pustkę. Tak, ale po gościach nie. Jak wyjdą ode mnie goście, to czuję, że ten dom jest pełniejszy. Że jest pełniejszy? Tak, bo okay. byli. Bo byli, a tak, to ładne. Tak. A po warsztatach, bo przeżyłaś coś Przeżyłam, ważnego, prawda? Przeżyłam niezwykłe przeżycia, których wiem, że przez najbliższy tydzień czy dwa nie przeżyję. Ja też tak mam czasem po takich tak, wyjazdach tak, fajnych, tak, prawda? Tak, Wracamy, tak. i sobie, kurczę, jak tam było fajnie, ale to mija. Znaczy, fajnie, że było fajne. Życie też jest ciekawe, to co Ale życie jest ciekawe. I tak. to życie, tak jak w tej bajce, i tak zapuka do naszej norki. Oczywiście. Bądźmy tego pewni. No, I otwórzmy. lubmy różne zwierzątka. I lubmy? Różne zwierzątki. Lubmy, może zwier... też. Lubmy. Tak, lubimy robić. I plasteliny na przykład. Popilnijmy, żeby ich nie mieć za dużo na przykład. Ale lubmy różne zwierzątka, różne i małe, i duże, i stare, i młode. Kochani, nie ograniczajmy się do ludzi, którzy są w naszym wieku. Niesłychanie dużo robi bawienie się z dziećmi. Jak nie masz swoich cudzymi, one są przeszczęśliwe. Właśnie rozmawianie ze starszymi ludźmi, którzy mają cudne opowieści. Tak. Jak się ich posłucha, och... I nie naprawdę, ograniczajmy się tylko do naszego tak, gatunku. Dokładnie. Bo wszystkie tak, inne jest, zwierzęta tak, też jest. są. Yy, Mają swoją poza tym opowieść. nauczycielami, cudowne, tak, tak jest. Dokładnie. I nie. w ogóle, wiecie, nie bójcie się pustki, szanujcie ją tak samo jak wszystkie swoje inne przeżycia. To jest w ogóle jakaś taka, wiesz, podstawa wszystkiego. E, jeśli wam jest w niej źle, to znaczy, że coś z tym trzeba zrobić. No, to jest na, dla nas bardzo dobry sygnał, nie? Tak samo jak nas coś bardzo boli i długo, to też coś z tym trzeba zrobić. No. Dziękuję Ci, kasia. Dziękuję Ci, kochani. Jak zwykle mi się z Tobą cudnie rozmawiam. O, dziękuję bardzo. Chcesz poczytać więcej? Zajrzyj do magazynu Zwierciadło i na www.zwierciadło.pl. Chcesz posłuchać więcej? Jesteśmy na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oraz na Zwierciadło.pl.